I'm spending all of my dough, I'm spending all of my cash. All this money that I ever had, I put that shit on my tab. 12 o'clock and I'm fucked up. Oh damn, I'm smashed. I got fine woman and fine drinks, and I'm trying to make this shit last. It's Friday. Siema! W dzisiejszym filmiku 50 rzutów wolnych, jak widzicie po tytule, o co dokładnie chodzi, powiem wam w trakcie tego materiału, a wpierw lecimy z częścią motoryczną i widzimy się za chwilę. I got to the club and it's turned the fuck up and it's hot as a sauna. What a surprise, look at that girl, damn, she thinks she's hot as Rihanna. She thinks she's a young Madonna. I'll give that 7 or 8 at the best. 9 if I'm staring down straight at your chest. 10 if I'm drinking as late as the chefs. I'll say I'm impressed when I see someone standing out, not the ones they keep on handing out. Booty like change, they moody and strange, like Judge Judy on stage. What? That's an analogy. I hope you're proud of me. I've been undoubtedly spending much more than my salary offers me hourly. Fuck it, this liquor empowers me. I'm spending all of my dough. Część motoryczną zakończyłem, widzieliście taką króciutką przebitkę. Ja oczywiście robiłem trochę więcej niż tam było pokazane, ale to mniejsza o to, przechodzimy do głównej części tego materiału, czyli rzuty wolne. Jak wiecie, to jest stały fragment, z którego można zdobyć bramkę, można dośrodkować. Według mnie często zdarza się, że jest taka pozycja do zdobycia właśnie bramki z tego stałego fragmentu gry. Nie wiem, jak to wygląda statystycznie, ale jakbym miał tak sobie pomyśleć, no to tak można co drugi, co trzeci mecz mieć sytuację, żeby strzelić z tego bramkę. Ja z rzutów wolnych, ile bramek strzeliłem, wam powiem za chwilę. Jednak zaczniemy od tego, dlaczego coś takiego robię. Strzelę 50 rzutów wolnych, około 50, prawdopodobnie będzie więcej, ponieważ będę chciał zakończyć dobrym strzałem. Jednak będę szukał swojego stylu i będę starał się codziennie próbować tych rzutów wolnych, codziennie strzelać po te 50, około 50, tak mi się wydaje, że będę starał się zrobić, wiadomo, albo po treningu z drużyną, albo tak jak jestem teraz na boisku. Jednak mam teraz trochę ostatnio rzeczy na głowie dodatkowych, przez to jestem mniej tu na boisku i mogę mniej robić takich dodatkowych rzeczy, ale po treningu jest czas, więc wtedy będę się starał to po prostu zrobić. Dobra, trochę się nagadałem, uderzymy pierwszą serię i zaraz pogadamy dalej. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Thank God, little homie, it's Friday. Let me get it on a Friday. Thank God, little homie, it's Friday. It's Friday. Dobra, jestem po pierwszej serii, nawet się nie spodziewałem, że tak to będzie wyglądać, jednak jeszcze 4 serie przede mną i może to różnie bywać, dlatego mówię wam teraz, powinienem wam w sumie powiedzieć przed filmikiem, na samym początku, że mogą was kłuć oczy, więc uważajcie, załóżcie jakieś okulary, ponieważ no wiem, że ten aspekt, jeśli chodzi o rzuty wolne, ma jeszcze dużo do roboty, tak jak inne kwestie, jednak tutaj naprawdę odstaje to od innych rzeczy. Więc nad tym będę się na pewno skupiał i myślę, że taka ciekawa, można powiedzieć, seria, coś takiego tutaj powstanie, ponieważ będę się starał niecodziennie wrzucać filmik, jak uderzam 50 wolnych, a będziemy robić takie, że tak powiem, czeki, takie sprawdzenia. Będziemy sprawdzać, co, nie wiem, jak będzie najlepiej. Wydaje mi się, że co tydzień też w środę jestem tutaj, mam dużo swobody, jeśli chodzi o to nagrywanie, o trening i tak dalej, więc wydaje mi się, że taka środa będzie najlepsza. I co środę byśmy wrzucali taki materiał sprawdzający, jak to wygląda z tymi wolnymi. Dobra, druga seria, lecimy. To my eyes, it shouldn't be a surprise when I finally arrive at the top. What am I really trying to prove? Did I just put myself into a situation where I gotta choose between music and money, fans and friends? I hope that all the above is on the scantron then. Life
life is a test, then I study for the class. If you wanna understand, then you better do the math. Procrastinated rappers thinking they go past, gonna find out real soon just how long they gonna last. Can't afford to keep it 100 nowadays, cause if you want the money and need the record plays, you'll turn into a Lady Gaga monster for the fame. That's why all of a sudden all your music sounds the same. Oczywiście nic tutaj nie jest cięte, wiadomo, potnę materiał, abyście po prostu widzieli praktycznie same uderzenia, a nie to jak stawiam piłkę, ile to trwa i tak dalej, bo to by się ciągło i ciągło, więc mógłbym rzucić jak zbieram też piłki, to byście wtedy w ogóle byli pewni, że robię to po prostu, że tak powiem, na bieżąco, nie jest to nigdzie przycinane, ale myślę, że lepiej tak będzie się oglądać i musicie mi uwierzyć, a zresztą na kanale chcę robić taką swoją historię i po prostu na tym też mogę zobaczyć swoją robotę, jaką wykonam za pewien czas, jakie z tego też będą efekty. Zaczynam trzecią serię, a po niej wytłumaczę wam, dlaczego uderzam właśnie z tego miejsca, w tym kierunku i tak dalej, i tak dalej. In the trunk, let it pound to the bay. You know I'ma hold it down. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear it drop. Cause when I'm number one, I'ma take us to the top. This life is too much fun, I ain't never gonna stop. They don't wanna see me run, they just wanna see me flop. But it's gonna be a different story when they hear me drop. I wanna be number one. Yeah, but the number one is what I'm going for. I used to want it all, and now I want it more. Until I'm number one. Trzecia seria za mną, już wam mówię dlaczego z tego miejsca. Nie wiem, po prostu jest to moje, że tak powiem, ulubione miejsce. Do tego wybrałem takie jedno, żeby po prostu uderzać mniej więcej cały czas z tego samego punktu, aby widać jak najbardziej ten progres. I w ogóle jak ogarnę same to uderzanie tych wolnych, ogarnę swój styl, wtedy myślę, że nieważne jaka pozycja, będę po prostu strzelał gdzie będę chciał. Na ten moment, gdzie uderzam, staram się uderzyć nad murem. Wyobrażam sobie, że tak powiem, taki mur. No i strzelam. Myślę, że pokażesz. Weź tam, podejdź i pokaż. No. No tak, tam. Dobra. No, jak widzieliście, po prostu tam bym chciał uderzać. O ile się nie mylę, czwarta seria. Jeśli chodzi o moje bramki z rzutu wolnego, strzeliłem w poprzednim sezonie w juniorze jedną bramkę, była to bramka z Tarnowią. Pozdrawiam Piotrka i Adriana. No i to by była tylko jedna bramka, w sumie na może 3-4 próby, gdzie no tak naprawdę nie strzelałem tak normalnie, wiecie, po prostu niech leci w okno i to było w sumie tyle, nie? Takie było założenie. Teraz staram się, żeby świadomie uderzać tam, gdzie chcę. Wiadomo, wtedy to też była świadomość, że chcę uderzyć tu, no ale teraz na pewno czuję się dużo pewniej w tym stałym fragmencie. W dzisiejszym dniu na pewno, ponieważ widzę progres, jeśli chodzi o ostatni czas, bo trochę też nad tym spędziłem czasu. Jednak jeszcze nie jest jakoś super, więc trenujemy dalej i zobaczymy, jak to będzie. Ja lecę po piłę i lecimy z ostatnią serią. Przed wami, przede mną piąta i ostatnia seria.
wszystko na dzisiaj. Zostawiam Was z najlepszymi uderzeniami z dzisiejszego dnia. Dzięki za obejrzenie tego materiału, dajcie znać, co o tym myślicie w komentarzach, trzymajcie się ciepło, siema!